Jaki biały. Ej, serio, Lel, czemu on jest cały... Czemu on jest cały biały? Czemu się teleportowałeś? Jak mogłeś? Myślałem, że coś z tego będzie. Szłem. Szłem. Myślałem, że coś z tego będzie, ale nie. Musiałeś się teleportować. To wyjdź, teraz wyjdź, daj sobie grupę, o jesteś. O, właśnie przynajmniej grupę włączył, nie? I go no. Teraz widać. Jest Prodigy Akadomingo 09. Idziemy. Idzie tam. Domingo. On jest koło nas gdzieś? Czy? No blisko, możemy podjechać. Ogólnie, tak jak widać, tutaj mamy fajną faremkę zrobioną, z przestawionym wszystkim. Ogólnie tutaj bardzo ładnie to się prezentuje i na razie nie zamierzam tego nawet zbierać. Jeżeli chcielibyście coś do jedzenia wziąć, to bierzcie na przykład kabaczki. Stąd. Tutaj jest bardzo wciul dużo tych kabaczków. Fajnie. To krzywo dałeś, Jezu, mogłeś to jakoś ładnie dać. Co? Te roślinki. Wiesz dlaczego? Nie. Bo tu jest teren, na którym nie można sadzić, tak. Tu. Aha. Ten taki teren, no. To jest tak dziwnie, nie? Dosyć, więc musiałem to tak układać, tu mamy... powiedzmy... Tak jakbyśmy tu mieli pustynię prawie. Jest, tym... No tak, no bo tu, o, już nie można sadzić, nie? Tu. No. Na tym, a tu jest pole, to jest moje pole i tu mogę sadzić, co chcę. Ej, bo ja umieram. Lel. Czemu umierasz? Mam 100 głodu, tak patrzę teraz. Mogę cię naprawić blowtorchem. Trzeba wtrynić sobie te kabaczki. Przyda mi się pomoc. Jeść. Jaka pomoc? Zombie mnie ściga. No to chodź. Jakie zombie? Co cię ściga? Jaki biały. Ej, serio, Lel, czemu on jest cały... Czemu on jest cały biały? Twoje itemy straciłem. Ale bez przesady, nie? Z tym byciem białym. Fuck, gryzie. 37. Ej, coś ty zrobił. Patrz, jak on się wybielił. Tak masakrycznie. I tylko te okularki takie. Tam masz maczetę, tam masz maczetę. Maczetę. Maczetę! Dobra, pijemy, żeby do zera. Potato seedy. Pyk! Do zera. No to możesz zasadzić już, nie? I zalegalizować. Nie wziąłem. Tylko mówię, że leżę. Wyglądasz jak ja, tylko że mnie nie widać w trawie, bo mam ciemne ubranie. Wait, what? Nie. Ubranie? Nie. No bo nie widać mnie w trawie, bo mam ciemne ubranie. Jeśli zrozumiałeś, o co chodzi. Tak. No, napełnij się. Ja już się napełniłem, nie? Teraz tylko teraz. Jakąś tombę. Pożyczcie mi auto jedno. Proszę. Żółte moje, nie ruszam. Aha, wiem, no niepotrzebnie kabaczki wziąłem, miałem jeszcze przy sobie 24 marchewki, których tam nie posadziłem, abym miał 48 tych wtedy. A dobra, to już wiem dlaczego. A, dobra, a chce ktoś marchewki, bo mam trochę? Daj mi trochę, możesz mi trochę dać. Dropnę, tak masz, z 9 dropnąłem. Gdzie? Czekaj. I weź mi auto, widzę. Doktorku! Daj moje auto. Tym, 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 tym. Jakbym tak sobie pomyślił. Dobra, ej, bo jest teraz deal, jak, że jedziemy. Jak włączyć trawę? Chodźcie, najedziemy. Chodźcie, jedziemy na imprę gdzieś tam. Weźmiemy autko, bierzemy to, wsiadajcie do środka. Są... Dobra, jedziemy coś sprawdzić ogólnie. Trzeba troszeczkę surowców zdobyć takich. No już typowo. Jak ty śmiesznie siedzisz w tym aucie. Aha, Boże, byś do tyłu poszedłeś, super. Tak. Trzeba takich trochę itemków typowo, no, których sobie nie zdobędziemy normalnie. Czy w ogóle siedzieć w powietrzu? No ty też właśnie. Zabijcie go. Już. Bo ja sobie sprawdzę mapę za ten czas. Gdzie jedziemy? Summerside Peninsula można sprawdzić w sumie i na lotnisko, bo dawno na lotnisko nie byliśmy. I później Berrywood, ale to byśmy musieli zawrócić, dobra. Auto się staczało. Piękne w ogóle, piękne jest światło w tej chwili, bo sobie dałem chyba wszystko na maksa oprócz tej trawy i wody, nie? Wodę i trawę. A ja nawet tak, nie wiem, co tam dawałem. Tak dałem na minus, ale powiem ci, że to strasznie dziwnie wygląda w tej chwili, o. Tak mogę powiedzieć, że... No, sprawdzamy, co tu jest? Że dziwnie, no to jest farma. Ja wiem, ale co, czy coś się respiło w sensie. No okej, okay, no możemy sprawdzić, jak już chcesz. No jak już tu jesteśmy, nie? No zrespił się na pewno zombie. Kolejny. No widzę jednego, o. Chapaj miecz, frajerzy. Tu są strzały.
Właśnie, ktoś mówił w ogóle, że ten, tu że jest Swift. Że niby na strzała zdejmuje, jak mam Warriora na maksa z lewego przycisku myszy, a jakoś no nie. Zależy, może, bo jak trafisz w głowę, to zabijesz. No, w głowę, no, a w co bije innego? Coś znaleźliście ciekawego? Możecie ogólnie zbierać broń, nie? Bo jeżeli pozbieracie teraz dużo broni, to możemy potworzyć skrzynki na bazie i do tych skrzynek dawać broń, nie? Takie zapasy już zrobić większe. Mm-hmm. A ten białas, Boże! Ja bym chciał spanko. Sorry. Ten białas, jeszcze taki goły, no idź do tyłu, bo wyglądasz, nie wiem, jak jakieś mięso, jak filet z kurczaka niezrobiony jeszcze na patelni. To jest do miasta, potrzebuje ten. Taki jakby się lekko dopiero ten... Boże, brakuje mi słowa. Nie spiek, tylko... Udusił? Gotowo? No, coś takie o to chodzi, że tak jakby się biały robi wtedy, nie? Taki... Mhm, wiem o co ci. Dobra. LOL! Ej! Auto się w ogóle już dymi. Auto się dymi. Dobra, zaraz je naprawię. Napraw. Bartek, a ty po co wysiadasz? Jeszcze zginę. No ale w aucie właśnie zostajesz najbezpieczniej z aucie. Szczególnie, że my się bijemy. No, dokładnie. Jezu, to auto! No Bartek, zostaw się auto, jak mogłeś? Trzeba je naprawić w ogóle. Już tylko się staczało. Nie tu. Panie, dobra, ja wsiadam już na kierowcę. Ty siedź, Bartek, z tyłu po prostu w aucie. Siedź i się nie ruszaj, dopóki nie dojedziemy, nie? Jesteś już taką maskotką. Już się nie dymi, nie? O, że się ścięło, o, można powiedzieć, tak jakby to mięsko. Chodź. Ścięło. Ścięło, no tak jak wiesz, no, białko. Białko, no wiem, wiem. W jajecznicy czy coś, no przy... i... O, dobrze, że tak, mam raksy. Tak, cukier w soli. Ej, słyszysz, patrz, w ogóle jesteśmy w zielonym aucie, jesteśmy obaj zieloni i wjeżdżamy na pas jakiegoś białasa. Idziemy z nim na handel? Niewolników? Ja nie burzę. No i co z tego? Zobaczymy, co tu jest. Co tu jest? Dawno nie byłem w tych rejonach. Nie poruszałem się tutaj, więc... Jak duża jest ta mapa w sumie? A, tu jest obóz. Mała dosyć, powiem ci, nie? To mi się właśnie wydawało. No widzisz, że kawałek odjeżdżamy i w sumie jesteśmy właśnie. No to wiem. Tu mnie znalazłeś. No wiem, że ci to znalazłem właśnie. Wspomnienia wracają, hehe. I ile to już było dni temu, kurczę. Znalazłem cię tu, biednego, gołego. Było. Co robiłeś? Tu masz spodenki. No właśnie, bierz wszystko, co jest do ubrania. Tu masz ogólnie pink shirt i orange hoodie, więc możesz cały się ubrać już, jakby tam masz spodnie. Pink shirt, pink. Tutaj masz, no różowe, no twój ulubiony kolor, no wiadomo. Jeja! Mam mapę. Civilian bullets, to mi się nie przyda, board też mi się nie przyda, desko. Do mnie, moja desko. Jestem ubrany w końcu, ja. Ale... Wiesz co? Bonjour clip? Ej, czekaj, nie, ja mam Lapua magazine. Bonjour clip. Czekajcie, military. Zbieram backshoty, nie wiem po co mi. Pyk. Tam leży. Przydam się. Jaką piłę? Hansel. Czekaj. Chocolate bear. Na. Rób mi dżem. Ja bym chciał łóżko. Dobra, chodźcie. Jak się robi? Możesz sprawdzić, nie? Jak się robi, nie? Wsiadajcie. Dobra. Crafting. Jadymy. Góra, ty śmiesznie siedzisz. Da się sprawdzić tutaj, czy... Ale tam? Co, w grze samej? Mhm, czy nie. Trzeba na wikie? Na wikie. To mi się nie chce. Wchodzisz na wikie, wpisujesz wiki, crafting i sobie sprawdzasz, co trzeba. Mi się wydaje, że te materace zwykłe, takie jak my mamy, tam na farmie, póki co, to je można znaleźć, aczkolwiek widziałem chyba Avalkis sobie zrobił łóżko, czy coś takiego, a tam auto jest. Tu coś jest, nie? W ogóle nie jechać. No tak, to jest kawałek miasteczka, możemy je też pozwiedzać tutaj. Dobra, wysiadamy i zabijamy. Ten się bije. Coś gdzie tu jest? Dwóch się bije tam, trzeci korzysta. Co to było? Nie wiem, jakiś kot. Kot. Metal kot to set a respawn points, łóżko. O. Daj mi. Spokojnie, dostaniesz mój materac, śpiwór. Dobra. Whatever. Będziesz spał w moim śpiwór. Ej, Zirahem. Zirahem. Nie. Nie! A! Atakują zombie! Nie! Prawie umarłem! Nie! Serio? Żartowałem. No właśnie.
Dramaturgię wprowadzałem. Dlatego nie pobiegłem do ciebie. Bo umierałem, tak? Ej, zombiak do ciebie idzie. Dobrze. Ja. Bartek, nie. Ty jesteś, uważaj. Bo wiedziałem, że nie umrzesz. Możesz wsiąść do samochodu, ale... No ja bym umarł, ja ty nie umarłem, oni rozumiesz, kurczę. Bartek, możesz sobie auto wziąć. Ogólnie, Bartek, mógłbyś, wiesz, co robić, póki co i tak nie masz co dużo zbierać, bo nie masz plecaka. Zbieraj różne ubrania i rób z tego raksy. No. To jest potwierdzone info. O, tam ktoś... O, nie mam miejsca. Oddam w takim razie... To jest outfit. To z czego właśnie strzelam? Teraz ładnie wyglądam. Znalazłem outfita, ale nie mam amunicji. Ale zostawię go w sumie, bo i tak będziemy ten. Zostaw go. Batobo, zombiak, a teraz do mnie pobiegł. Tu masz kolejne dwa ubrania. Masz Sailor Fatix dwa razy, więc możesz zostać marynarzem. Możesz zostać marynarzem. Pecaka nie mam. Ale możesz z tego raksy robić, no. Mówię przecież. Rozwal to na klofy. Rozwalasz to na klofy, a później robisz raksy, a z raksów robisz lepsze te. Cały czas to można ulepszać, nie? Raksy też można ulepszać? Tak, aż dojdziesz do chyba, czekaj, do splint albo do dressing. Do dressing chyba, bo splint to jest na same połamane te. To quickly fix a broken bone, a dressing masz chyba najlepsze. High quality cloth with great blood stopping. Więc... No dobra, co mogę wywalić? Go outfielda może wywalę, bo Swifta wywalę, o. I wezmę sobie latarkę. Auto odjeżdża, nie. Dual wielding, kurde, pyk, pyk, pyk. Pyk, co to jest za miejsce? To mnie rozwala, tak trochę. Apple juice box. Dobra, czekam na was. Czekam. Już idę. Czekiem! Czekaj, czekaj, czekaj! Możesz tu podjechać w sumie, nie? Nie, bo jedziemy w tamtą stronę, auto już jest zostawione tam, gdzie jedziemy, nie? Ja tu osłaniam, nie, z kataną w końcu stoję, żeby nas zombie nie zaatakowały jakieś w mieście. Dobra, czekam, czekam. A ten stop jest świetnie ustawiony w ogóle, nie? Patrz. Ten. Ciekawe do czego, nie? Czekaj, a może z drugiej strony też jest stop. No z drugiej strony też jest stop, dlatego. Znak jest. Tak, znak jest dwustronny. Dobra. Wiesz, taka oszczędność wszystkiego w ogóle. Dwustronny znak postawimy, to się jeszcze z drugiej zatrzymajmy. Nie musimy dwóch znaków dawać. Dobrze, dobrze. Dobra, co ja mogę wywalić? On chce was schapać. Dobra, ja go schapałem. Jedziemy dalej. O, ja mam kantina jeszcze jednego. Widzisz, to możesz oddać Prodigiemu, aka Bartkowi Domingo. Kantina. Dobra, jedziemy dalej. Potrzebuję slotów, to oddam. Ty. Jak się machnął? Ciekawe, czy mogę naprawić ze środka auto. Czy ty naprawiasz właśnie? No. Ej, ktoś z tyłu coś robi na siedzeniu chyba. To ja. Dziwne... Aha, to Roll pop sound, dupy auta. Okej. Dwa auta nowe, jakby co, ale nie, no, nie będziemy ich brać. Airport! To ja mogę sobie wziąć do siebie jedno. No to weź to do czerwonego. Weź sobie. Tylko napraw. Nie. A magiczne słowo chyba. Czerwone jest ładniejsze, proszę. Dobra, gin. Potem ci naprawię. Ty bany hop, bany hop. Banyku? Gin. O, sandbag, dobra, fajnie. Ja sandbagi zbieram na faremkę. Dobra, Ziral, ty idziesz na prawo? Na lewo. Dobra, ty idź na lewo. Chciałem iść na prawo. Tu masz Raf Explosives, jak coś możesz wziąć, bo ja z tego coś później mogę zrobić, nie? Ciekawego. Ciekawego? No tak. O to chodzi, że to już jest w bazie, więc przynajmniej będzie miejsce, nie? Mhm. W razie czego. Szkoda, że tym samolotem nie można latać. Mhm. Tu stoi. Jeszcze czego? Dobra, Bartek, ty zbieraj wszystko, co ja zostawię. Ja mam miejsce. O, Hades numer 1 zabity. Hades numer 2 zabity. Tu jest łom, a tu jest beret, jakbyś chciał. To Bartkowi mówię beret. No mówię, że beret. Jestem taki biały, muszę się zakryć. Zakryj się twarz. Swift Magazine. Bo małą głowę masz, zakryj się twarz, bo małą głowę masz, hej! Duct tape. O, zbieraj duct tape'y. Wiem, bo tylko... z tego właśnie coś można ciekawego zrobić. Nie pamiętam w tej chwili co, aczkolwiek pamiętam, że trzeba tego się coś do spania robiło. Możliwe. Pocket knife to nie, bo nie będę was potrzebujemy. Potrzebujemy generatora? No oczywiście.
Generator to jest podstawowa sprawa, której właśnie jest mało strasznie, więc... Co mam, co mogę wywalić, bo nie wiem co wywalić z tego. A co możesz wywalić? Właśnie chyba nic. O kurczę, nie zostawiłem broni jednej na miejscu, o, peszek. Dobra. To co zrobić? Zeżreć to, czy jaki ciul? Dobra, zjem kabaczki, że sobie to wziąć. No ja sobie... Muszę jeść coś ogólnie. Coś wywaliłem, tylko nie pamiętam co, a... Ubrałem pelet i mi okura wyzniknęła. Wywaliłem drewnianą tarczę. Naprawdę, relot od razu. Relot? Witaminki! Dla ciebie i małej dziewczynki. Co dają witaminki? Pewnie regenerują zatrucie. Okej. Aka promieniowanie. Mhm. Aka Czarnobyl. Dobra. Ktoś strzela! Atakują nas chyba. No ciekawe kto. No nie wiem. Jej, Purple Glow Stick! Jej, Toolbox! Jej, rzuciłeś! Tak, rzuciłeś tym? Jej, puszka. Rzuć tym. I co, znaleźliście plecak jakiś? Nie, ale tu sobie może coś zobaczyć. Nie, ale też jest zajebiście. Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. Kto wie z czego to niech pisze. A ty nie mów. Znowu spalisz. Tu leży Civilian NVG, jakbyście chcieli, nie? Jakby ktoś chciał widzieć w ciemnościach. No ja mam Military NVG, więc tym bardziej mi nie trzeba Civilianów. Ja bym potrzebował się uleczyć. Ulecz się. Zirelu, ulecz się. Antibiotics, okej. Okay. Orange hoodie. Klofy, kto nie wziął klofów, kurde? Ja wywaliłem tam klofy, bo nie miałem miejsca. Okej. Okay. Safety. Mógłbym się w sobie po nim wrócić, ale już mi się nie chce. Zostaw mi go! To jest Maple Strike. Ja go zostawiam, bo to jest chyba najfajniejszy karabinek. Z tego co miałem widziałem. Miałem go na singlu. Sobie grałem. On jest fajny właśnie. Dobra, ja wsiadam do auta i odjeżdżam. Wy odjedziecie tym drugim w takim razie. Muszę zabić Hadesa. W tym niebieskim jest 19% paliwa, w tym czerwonym macie 0% paliwa. Ja mam życzę dwa... powodzenia, jak będziecie nim wracać. Ja mam dwa keny. Pełne? Pełne. A, no to zawsze można przelać z jednego auta drugiego, nie? Coś, nie. A potem się bawić. Można. No to rób to, masz 19 tam na drugim. No to easy. A ja już jadę, bo ja nie mam miejsca po prostu w ekwipunku i muszę oddać pewne rzeczy do domku. Domingo, masz jakieś... O! To jest podstawowa sprawa. Masz jakieś miejsce zrobić w ekwipunku? Nie masz miejsca, bo nie plecaka na dół. No dobra, nie masz twarzy. Nie masz... Właśnie zauważyłem, że twarzy nie masz. Masz na ryju, hehe. Hehe. Takie śmieszne. Dobra. Nie. Jadę. Paliwa nie ma, skutecznie. Wiem. Trudno, żebyś nie wiedział, nie? Skoro o tym wspominałem przed chwilą, ale no co tam, takie. 50% jeszcze sobie wyleję stąd. Taka tajna informacja była, nie? Że nie ma paliwa. Tak tylko mówię. Dobra. Ja prowadzę, ja tankowałem, ja naprawiłem. No bo dobra, twoje auto. Ty, co to miało być, lel? Jakie to wolne, Jezu. Głupi śmieć poprosił o dołączenie do grupy Hogatowcy. Serio? Tak. To nice. Jeszcze raz? Głupi śmieć? Tak, głupi śmieć. No znasz? Możecie sprawdzić jeszcze, jak macie dużo paliwa, sprawdzić takie autko jest czerwone po lewej stronie, jak będziecie odjeżdżać. Więc mówię, ja tam później może wrócę, ale ja będę zaraz jechał na Barrywood, więc no kurczę, nie po drodze mam, tak powiem. Zresztą będę zabierał szybkie auto za chwilę swoje z parkingu prywatnego. Obok Habiry. Ja bym tutaj się uzbroił w jakieś paliwo gdzieś. Po drodze macie jedno miasteczko, ale nie wiem czy nie lepiej ma, wam nie do ma farmy po prostu dojechać. No chyba tak by było najlepiej. Dobrze jadę czy nie? No ty jedź tam gdzie jest Hogaty. A ja nie pojechałem. Nie? To w drugą stronę. No ale to też nie aż tak. Ja w sensie zahaczyłem ale... o małe miasteczko, żeby poekspić sobie. Ale jeszcze. Ja wiem gdzie ten, wiem gdzie jechać. Nie, spokojnie jedź w moją stronę. Ja mam w sumie mapę. No. Geniusz.
A się mnie pytał wcześniej, czy jest duża mapa, nie? No teraz ją podniosłem, zanim aha. podniosłem to ten. Gdzie my mamy ten? Gdzie mieszkamy? Na farmie. Ale jakiej? Fernwood? No jedźcie za mną, ja jadę teraz na farmę. Tam jest to czerwone auto, co możesz sprawdzić. Okay. To nie musicie teraz tego robić, nie możecie się dozbroić i pojechać w tamtą stronę znowu, bo jeszcze nie byliśmy w sumie na tym miejscu takim po prawej stronie na górze, nie? Tam jest taka chyba, tam jest pole golfowe i młyn, czy coś takiego. No. Tak mi się wydaje. Znaczy wypadałoby tutaj się dotankować, więc... No macie jeszcze jedno miasto po drodze, nie? Przed farmami. Gdzie możecie dotankować w takim razie. No nie ma problemu, no ja nie widzę takiego problemu przynajmniej, żeby się dotankować czy coś. A tu, a tam jest ten? Tu jest tu w lewo. Jest tu cysterna, znaczy ten tankier. Ja już do nas dojechałem, parkuję właśnie. Halt! No nie przejeżdża ich, bo ekspa traci. Dokładnie, ekspa tracisz, widzisz. Tylko jak możesz. Brawo stanąć w samym środku tych zombiaków. Widzę, że świetnie tam jeździcie. Ktoś ma taki, doświadczenie. Taki kierowca. Widać, że nie jeździ. Hardesa zabiłem. 19% życia. Dobra, a mam dwa sandbagi, muszę je wykorzystać na pewno do wzmocnienia bariery. Zrobiłeś najgłupszą rzecz na świecie. Tylko geniusze tak działają. Czy ja tu mam wyjście? Nie mam tu wyjścia. Dobra, pyk. No tu będzie piękny trap z sandbagów. Idealny, normalny. Chcesz bandaż? Teraz chcesz chusteczkę? Sobie. Jak będziesz płakać. Flash Hider, co to jest? Swift Magazine, dobra, to tu dam Apple Strike od razu. Scrap Metal też wrzucę. Jezu, ja tego jest. Mówisz! Jakbyś nie wjechał w sam środek, okay. To może byśmy ogarnęli. Może byście przeżyli, a tak umarliście. Dobra, my jesteśmy na tym niżej niż Fernwood w sumie. A ja będę jechał do O'Leary Military Base i do Barrywood, więc... Przyjeźdź do nas. Pomoc ci przyjdą. Nie przyjeżdżam do was. Biorę swoje auto i jadę. Zaraz najszybsze. Dobra. Trochę pozdejmowałem. Go dalej. Chodź tu. Ja coś tam poradzę. Dobra, światełko jest. Biegną za nim, jaka horda. Co wy tam robicie? Wy sobie nie możecie z zombiekami poradzić? Poradzimy sobie. Okej. Okay. No to dobrze. To już no teraz się nie na plecy im wyskocz, na plecy. Miałem się już martwić, nie? Ale no jak powiedziałeś, że poradzicie sobie, to już uwierzyłem ci na słowo. O kur... Boże! Przesadziłem. Pierwszy raz mi zombiak przestraszył tu, bo ty coś mówisz, nie? A taki zaraz za mną i okej. Okay. Idę. Super. Idę na plecy. O kurde, teraz jak się do mnie odwrócił. Mhm. Mi dziabnął. To biorę. No i ja już jestem obładowany, w sumie wezmę, zrobię jedną... Aha, wiem co miałem brać. Wiem co. Łóżko miałem położyć i oddać ci mój materac. Taki jest. Mój śpiwór, o jest potato seed jeszcze, to zasadzę. Unclaim. Aha. To ty sklejmujesz po prostu, wiesz? Moje łóżko sklejmujesz sobie, wiesz? Halo? Tak. Teraz ty jesteś kierowcą. To teraz ja idę swoje gdzieś położyć w takim razie. Teraz ja potrzebuję apteczki jakieś. Cannot reach. A może zamiast... Ja miałem 5% życia, na siebie. A coś ja tu zrobię ścianę, tu masz latarkę. A parking będzie tu... To jest myśl w sumie, ja tu mogę zrobić sobie ścianę później. A póki co, to będzie moje mieszkanko w tak. O, no to jest dobrze. Przyda nam się do czegoś patelnia? Claim. O, i to jest moje łóżeczko piękne. Patelnia oprócz dobicia zombiaków to chyba nie. Aha, okej. Okay. Dobra, ja jadę, jest noc, więc muszę zamienić sobie mój hełm na... Military NVG, proszę bardzo. Aha, to jest na takiej zasadzie działa, okej. Okay. Morfinę se wstrzyknę i jadę, nie? Autem. Serio, nie róbcie tego w domu. Jest morfinka. Nie. Aż inaczej widzę. Człowiek się tak po morfinie nie zachowuje, no ale... Tak, wiesz? Wiesz, aha, jak się zachowuje? Tak. To jak się zachowywałeś? Próbowałeś? Czemu ja? Powiedziałem, że człowiek się inaczej zachowuje. Myślałem, że wiesz to z własnych doświadczeń, nie? W ogóle na razie mikrofalówka w wannie. A co jeśli człowiek... Mikrofalówka w wannie. Słyszysz? A co jeśli człowiek inaczej, każdy człowiek inaczej reaguje na morfinę? Tak, tak się tak nie może być. Nie może? Nie. Czemu?
Bo tak mówię. Może niektórzy... No dobra, to już się nie spieram, bo skoro tak mówisz, to okej. To jest potwierdzone info. Jak Zirael potwierdza, to znaczy, że Jezus potwierdza, no to co ja się będę kłócił. No... Świeci tą latarką. Grupa Hogatowcy, facebook.com, grup Hogatowcy. Polecam. Zapraszamy, polecam The Hogaty. Najlepsza polecam grupa, luźna grupa, luźno w porach. Tak, ale bany są, tak czy siak. Bany są. Dużo spamu. Ogarnięta ortografia w miarę, hej. Trzeba. Bo jak nie to ban. Bo jak nie to cztery bany. Ej, zombie mi ścina. To go zabij. A ja tutaj nic. Tu masz ubranko, jakbyś chciał. Ja tutaj nic ciekawego nie widzę.